No ale się z tej strony witam was w następnym odcinku z GTA 5 Online. A dzisiaj będziemy tuningować następny nowy pojazd w GTA, jakim jest Ocelot XA21. Pierwsze się przygotowałem, więc mogę wam powiedzieć, że ten samochód ponoć jest wzorowany na Jaguarze CX75. Przepraszam bardzo, CX75. Sami sobie możecie zrobić zdjęcia, bo nie mam programu dobrego do tuningu. Na to tuningu, co ja gadam. Do montowania, ale trudno, dobra. Więc zaczynamy bez zbędnego gadania tuning. Wjeżdżamy do mojego garażu. A zaraz z niego do tuningu. Samochód jest... Chwilę sobie nim pojeździłem. Na pewno samochód wyróżnia odgłos, który jest naprawdę świetny moim zdaniem. Nawet mamy 4 koła, lecz jego osiągi są jednak przeciętne. Mimo swojej naprawdę wysokiej ceny, ponieważ kosztuje ponad 2 miliony. No dobra, ale tymczasem tuningujemy. Oczywiście pancerz, hamulce, zderzaki przednie i tyle. Dobra, więc tak, co my tu mamy? Aha, są takie bardziej dokładeczki malutkie. Ja myślę, że jak dam takie coś, to nie wystarczy. Tylne dyfuzory. Ale wydziwione to wszystko jest. No nie wiem, na co się zdawać. Może na to. Tylko jak to za bardzo wystaje. Zresztą nie, nie ładnie wygląda. No takie coś na razie weźmy. Dobra, silnik. Mamy naprawdę dużo opcji. Blok silnika. Co to mamy? Chromowany. Fabryczny kolor. Kolor. Można zmienić silnik. No to to się pierwszy raz spotkałem. Naprawdę. Kompletna zmiana silnika w samochodzie. Nawet się tego nie spodziewałem, wam powiem. Ja bym dał tutaj może dodatkowy kolorek. No to mi nie pasuje. Nie wiem, chrom, może jednak chrom. Dobra, lecimy dalej. No naprawdę zdziwiłem się. Osłony. To jest fajne. To jest lepsze. To jest jeszcze lepsze. Podoba mi się. Dobra, wydech. Naprawdę mam bardzo dużo opcji. Nie uważam, że ten wydech bym naprawdę zmienił, bo wydaje mi się troszeczkę jednak za duży. O, coś w tym stylu. O, znaczek tutaj można dać. To jest fajne. Dobra, ten naprawdę mi się podoba. Grille. Mamy naprawdę bardzo dużo opcji tuningowych w tym samochodzie. Nie, na pewno takiego czegoś nie zrobię temu samochodu. Karbonowy. Myślę, że to fajnie wygląda. Maska. Naprawdę ogrom opcji jest. Nie spodziewałem się tego. Możliwe, że właśnie za to płacimy w tym samochodzie, za tyle opcji tuningowych. Dobra, oczywiście ksenony. Lusterka! No naprawdę się zdziwiłem teraz. Że lusterka bez tuningu pennego można zmienić, to jest rzadkość. Nie chcę chyba tego robić samochodu w czerwonym kolorze. Jakiś fajny kolorek do tego samochodu. Kremowy może. Śnieżna biel. Okej, okay, może być kolor dodatkowy. Jakby tutaj teraz czerwony.
Albo ten walący taki żółty był fajny tutaj. Coś takiego bym dał może. Kolor wykończenia. Coś takiego, fajny. Naprawdę środek też ma genialnie zrobiony moim zdaniem. Pokaż. Kierownica, no na... Nie można powiedzieć o tym samochodzie, że jest źle wykończony. Dach. Następne opcje tuningowe. Progi. No naprawdę pod względem tuningu naprawdę polecam ten samochód. Coś takiego. Zawieszenie. Można obniżyć zawieszenie. Skrzynie biegów. Turbo. Koła. Koła są genialne. Ja chyba ich nie chcę zmieniać. No pokażcie mi na przykład. Naprawdę mi się podobają. Nie wiem czy ja chcę je zmieniać. Nie chcę ich zmieniać. Są naprawdę bardzo mi się podobają. Sobie kule odporne oczywiście. I dajmy może żółty. Więc pod opon. Szyby lekko przydmimy. No i myślę, że z tuningu to by był koniec. Wejdziemy jeszcze na zewnątrz. Naprawdę nie spodziewałem się aż takiej ilości tuningu. Spoiler ma wysuwany ładnie. Naprawdę fajnie to też wygląda. Przyspieszenie ma ładne, ale to pewnie dzięki napędowi na 4 koła. No ale dobra. To już byłoby tyle z dzisiejszego odcinka. Napiszcie jak wam się podoba najnowszy samochód. Jedyne co mi w nim przeszkadza to moment ten haczyk z przodu. Nienawidzę tych haczyków. Ale no dobra, to jest tyle w tym odcinku. Zapraszam was na następne odcinki. Nie wiem, Hulk. No i elo.